Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Trochu kultury, straszne zagęszczenie ostatnio trochu kultury, ale to dlatego, że po prostu poza tym, że nagrywałem przed wyjazdem, to jeszcze obejrzałem sporo produkcji w samolocie. I tak naprawdę mógłbym jeszcze ze trzy nagrać odcinki, ale nagram jeden o dwóch filmach. Jeden to jest The Square, szwedzki film, a drugi to jest My Loving Vincent, czy Loving Vincent, coś takiego, już nie wiem. No ten w każdym razie nasz o Vincencie Van Goghu malowany. 100 osób malowało film. Tenże odcinek trochu kultury byłby w ogóle takim przyczynkiem do zastanowienia się, czym jest kultura, może nie kultura, a czym jest sztuka, kiedy możemy mówić o sztuce, a kiedy nie. To się mocno wiąże z wizytą w Muzeum NOMA, NOMA to jest knajpa w Kopenhadze, MONA, Museum of Old and New Art. Muzeum Sztuki Starej i Nowej w Hobart. No i to jest głównie jednak Muzeum Sztuki Nowej, tam w tym Hobart. Jest tam parę takich instalacji, które rzeczywiście pewnie przeciętny odbiorca sztuki powie, że No nie wiem, czy to można nazwać sztuką, nie? Za 100 metrów niebezpieczne miejsce. Uważaj, kotek. Będę uważał. Były tam na przykład takie instalacje jak Professional Cloaca, czyli cztery takie zbiorniki w różnych stadiach trawienia, które były dokarmiane jakimś tam pożywieniem, w których były, jak sądzę, bakterie takie, jakie znajdują się w naszych jelitach, i zachodził cały proces, prawda, trawienia. Łącznie z wydalaniem. Podobno dwa razy dziennie ta kloaka jest karmiona i raz dziennie jest wydalanie. Oprócz tego był na przykład taki pokój, w którym były jakieś takie, ja wiem jak to nazwać, oscyloskopy, czy nie wiem, jakieś takie ten, które po prostu dawały stroboskopowe światło, dźwięk taki drażniący. No i generalnie było dziwnie, nie? Nie wiadomo o co ho. No i oczywiście klasycznie tam jakiś tam obraz, gdzie tam są trzy kreski i dlaczego to kosztuje $1 milion, nie? Czy tam 10 milionów. No i The Square jest właśnie o tym. Jest o Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Sztokholmie. Nazywa się X-Royal chyba, czy coś takiego. No i można powiedzieć w pewnym sensie, początek filmu, to jest po prostu beka z takiego podejścia do sztuki, że tam po prostu poukładali kubki jakiegoś żwiru i że to jest sztuka, nie? Oczywiście tam takie nawiązania pod tytułem, że otwiera się wystawa, to najważniejsze jest, co jest w cateringu, i jak tylko powiedzieli, że jest catering, to oczywiście wszyscy, prawda, admiratorzy sztuki ruszyli w kierunku stołów, żeby się tylko nażreć. Podobnie z tym, że na przykład jest wywiad z dyrektorem muzeum. No i w którymś momencie on mówi, czy jeżeli położymy twoją torebkę na podłodze, to będzie sztuka, czy nie? I ta dziennikarka mówi, aha, okej. No, także, film dotyka też kwestii takich bardziej uniwersalnych. Tym, co mnie jakby tam za... Jak to powiedzieć? Takim dla mnie motywem przewodnim to był po prostu strach. Strach przed innymi ludźmi, strach przed ośmieszeniem się,
strach przed, czyli znowu ten motyw, który, taki konformizm, o, taki konformistyczny strach, nie, żeby się tylko nie wyłamać, żeby tylko nie pokazać, że ja nie rozumiem tej sztuki, nie, trochę taki stygmat, znaczy nie stygmat, tylko syndrom nowe szaty cesarza, nie, nikt nie krzyknie król jest nagi, bo wyjdzie na głupca, no i trochę tam tak samo z tą sztuką tam, nie, wszyscy no super, super, a w rzeczywistości to wszyscy uważają, że to jest kurwa kubki żwiru, nie, więc ale jest to też satyra na jakby współczesne mieszczaństwo i przestrzegałbym przed takim myśleniem, a durni Szwedzi, a tamten, oni tam mają poryte w baniakach i tak dalej, nie, to jest też o nas, to jest też o nas, my też się boimy na każdym kroku, co kto inny powie, wręcz czasami się boimy powiedzieć, że taka sztuka nowoczesna nam się podoba, czy że coś w ogóle widzimy, no bo w dobrym tonie jest toczyć bekę z tego, nie? No i wracając do tego Vincenta, więc film Mój Vincent, czy My Loving Vincent, czy Loving Vincent, zapomniałem tego tytułu, ja myślałem, że to jest jakiś w ogóle krótki metraż, coś, ale nie, film trwa ponad godzinę, dobrą, ma fabułę jakąś tam, to znaczy fabuła generalnie polega na tym, że brat Vincenta van Gogha przyjeżdża do miejscowości, w której rzekomo ten popełnił samobójstwo i próbuje się próbuje stwierdzić, czy rzeczywiście to było samobójstwo. Czyli można powiedzieć wręcz no, taka kryminalna intryga. On tam różne rzeczy, osoby przepytuje, przy czym wiadomo, że jest to tylko pretekstem do tego, żeby pokazać postaci stworzone na podstawie obrazów Van Gogha. No i powiem tak. Miałem wrażenie, parę miesięcy, może paręnaście miesięcy temu królowała taka apka rosyjska, notabene, która się nazywała Prisma, jeśli dobrze pamiętam. I ona przerabiała zdjęcie na obraz w danym stylu, nie? W danym stylu malarskim, nie? Tam były na przykład jakieś z Degas, tam takie baletnice, ją wtedy cały obraz przerabiał na taki styl. I generalnie trzeba powiedzieć, że dla inteligencji sztucznej to jest piece of cake. Wrzucasz mu po prostu 100 obrazów danego autora i następnie on sam zacznie tworzyć takie same. Bodaj u Dukaja czytałem taki felieton, że albo u Dukaja, albo nie wiem, albo gdzieś indziej, że zbliżamy się do czasów, gdzie będziemy mówić, że czy będziemy robić napisy na sztuce, że 100% human, nie? Że w 100% powstała przez człowieka, a nie przez algorytmy, nie przez sztuczną inteligencję, nie przez, wiecie, analizę milionów innych obrazów i te, które zyskały uznanie krytyków, generujesz na jej podstawie następny, który uzna, znaczy zyska uznanie krytyków. To samo jest z muzyką, przecież już teraz normalnie analizują programy, jak powinna piosenka brzmieć, żeby była hitem. I to jest, powiem Wam, ciekawy temat. Ciekawy temat, co więcej, nie ma on takiej prostej odpowiedzi. No bo na przykład, jeśli twórca, dajmy na to malarz, maluje na tablecie, to czy to jest mniej wartościowa sztuka niż ten, który maluje na płótnie? No chyba nie. Z drugiej strony, taki fotorealizm, taki nurt w sztuce, no to w momencie, kiedy jesteśmy w stanie robić bardzo dokładne zdjęcia, on właściwie nie ma sensu, nie? To jest tylko, można powiedzieć, no super, ale dlatego, że zrobił to człowiek, nie? I tak samo jest trochę z tym filmem My Loving Vincent. Gdyby to zrobiła sztuczna inteligencja, czyli nałożony zostałby filtr Van Gogh, no to w zasadzie, czyli jaramy się tym tylko dlatego, że tak naprawdę zrobili to ludzie, ręcznie. Czyli samą wartością jest to, że ludzie malowali ręcznie, no, chociaż też to nie jest tak do końca, bo tam byli normalnie aktorzy, oni grali, to wszystko było nagrane i ja rozumiem, że oni po tych klatkach malowali każdą klatkę osobno, nie? Podobno 100 osób to ileś tam miesięcy malowało.
To też pokazuje, i oczywiście wszyscy w stylu Van Gogha, więc to też pokazuje, jak bardzo trzeba mieć świadomość tego, że malowanie dzisiaj jak Van Gogh nie ma sensu. Nie? To znaczy, on już to zrobił i teraz to wszystko, co wszyscy, którzy go naśladują, są go naśladowcy, wyrobnicy, można by rzec. To chyba tu mam zjechać. Tak. Wyrobnicy wręcz, rzemieślnicy. O kurka, rurka, nie tu. Kurwa, ale narobili. Za duża przerwa była między tymi, tymi. I no i teraz jest pytanie. Trochę tak jak z tymi aromatami w piwie. Czy ważny jest efekt, czy ważny jest sposób wykonania? Tak? Czyli w jaki sposób ten efekt osiągnięto. Czyli czy ważne jest to, czy mnie to porusza, bo zrobiła to sztuczna inteligencja? Znaczy inaczej, czy ważne jest to, czy to mnie porusza, czy ważne jest to, czy zrobiła to sztuczna inteligencja, czy człowiek? Tak? Czy jak dziecko namaluje bohomazy, to będziemy mówić, że to jest sztuka, a jak takie same bohomazy, mówię oczywiście ten, ale namaluje artysta uznany, no dajmy na to Dali, tak? I powie, że on tutaj ma taką wizję, że to jest cykl obrazków tam, nie wiem, chatka na wzgórzu, to czy sam fakt, że to namalował Dali, to już powoduje, że to jest sztuką, nie? To są bardzo ciekawe dylematy, na które tak naprawdę nie ma prostych odpowiedzi. Ja nie mam prostych odpowiedzi. Ale muszę powiedzieć, że to Muzeum Mona kilka z tych instalacji zrobiło na mnie duże wrażenie. Mianowicie, to już mówiłem o tym, że było takie pomieszczenie, do którego się wchodziło na taką jakby taki korytarzyk widokowy i ono było dookoła wypełnione ropą naftową, czy tam olejem silnikowym. To czymś czarnym, co odbijało wszystko, co było do góry, no ale jednocześnie trzeba było uważać, żeby się nie ufajdać tym olejem. I na tym polegał cały patent tak naprawdę. Cały widz. Albo było też takie pomieszczenie, w którym była przedstawiona mumia, a obok była ta sama mumia, ale w formie filmu nagranego, który pokazywał tam różne warstwy, nie? Że tam pod warstwą tamtej, tego sarkofagu mogłaby być tam warstwa bandaży, potem warstwa ciała, warstwa kości i tak dalej. I tak pokazywało, no, generalnie jakoś dupy nie urywało. Natomiast dojście do tego było w czarnym pomieszczeniu totalnie, takim chodniku i ostatnie 6 kroków było po takich kwadratach białych, nie? Czyli kwadrat kwadrata tam oddzielony może 10-centymetrową przerwą, czyli generalnie no żadne ryzyko, ale mózg, aha, i to wszystko było otoczone, chodnik był biały, natomiast cała ta czerń to była też woda, nie? No i mówią, uwaga, nie, żeby pan nie wszedł do wody, nie? No i mózg świruje lekko, nie? Bo mówi, kurde, ale jak mi to odpłynie spod nogi, więc masz stresa, żeby iść po tych stopniach. No i z drugiej strony to ci przywodzi na myśl jakieś, kurcze, prawda, jak to powiedzieć, atawistyczne myśli o jakimś właśnie przejściu od życia do śmierci, że będziesz tam przez jakiś styks przechodził, czy coś takiego. I oddziałuje to jakoś na ten. No, czyli sztuka skłania do jakiegoś myślenia, w jakiś sposób cię tam rusza, mimo że no, nic tam takiego strasznego nie ma, nie? To znaczy strasznego w sensie żadnego jakiegoś tam strasznego kunsztu nie ma. No, jest pomysł. No i to jest ciekawy temat. Ciekawy jestem, co sądzicie o sztuce, nie? Czy sztuka się skończyła na tym
na Kossaku, żart, na powiedzmy na jakimś tam impresjonizmie, czy tam powiedzmy fin de siècle, czy jednak to, co teraz tworzy się, to jak najbardziej możemy nazwać sztuką, nie? Też miałem taką rozmowę przed wyjazdem z żoną odnośnie tego, że dzieci, kurczę, przerabiają po 25 latach, jak ja skończyłem podstawówkę, czy więcej, nie. 25 jeszcze nie minęło. A nie, minęło, 25 minęło. Bo 19 minęło. Przepraszam, 24. Bo 20 lat temu miałem maturę. Więc podstawówkę skończyłem 19 lat temu. Przepraszam. 21 lat temu. Nie, 24 lata temu. Mam problem z takimi dodawaniem, odejmowaniem do 100. Tak, 20 lat temu miałem maturę, czyli podstawówkę skończyłem 24 lata temu. No prawie 25. I dzieci ciągle przerabiają te same durne lektury, które bardzo często już w naszym przypadku były ramotami. Na przykład Anaruk, chłopiec z Grenlandii, książka z 1946 roku. No to co, kurka, od tego czasu nic nie napisano wartościowszego, żeby zamienić tą lekturę w tym? I tam w ogóle książka jest niepoprawna politycznie, to znaczy może w dzisiejszych czasach to takie będą wracać, ale to akurat siłą rozpędu podejrzewam ten Anaruk, chłopiec z Grenlandii, to nie jest jakaś tam dobra zmiana, po prostu tak zawsze był, to niech będzie dalej. Słuchajcie, Anaruk, chłopiec z Grenlandii, i tam uczą się dzieci o tym, że taki Eskimos to do 20 potrafi policzyć tylko, bo on ma tylko 20 palców. I to pisał Centkiewicz. Centkiewiczowie? Tak, Cęckiewicz to ten od Wałęsy. Pisał to w 1946. Raczej dzisiaj już takich Eskimosów już nie ma. Więc i to w ogóle rodzi w dzieciach jakieś w ogóle chore przekonanie, że o, tutaj biała rasa. No, zostawmy. W każdym razie uważam, że jak najbardziej możemy mówić o sztuce nowoczesnej i sztuka nie może być powielaniem tego, co już było. Musi iść dalej. I takie podejście, że o kurwa, trzy pasy na płótnie i to ma być sztuka, to jest kpina, nie sztuka, nie? No to jest jednak, natomiast ważne jest też to, żeby powiedzieć, że fajnie, okej, ktoś zapłacił 5 milionów, ale do mnie to nie przemawia. Żeby mieć sobie tę odwagę cywilną, żeby powiedzieć okej, ale ja tego nie rozumiem, nie kupuję, nie wiem, czym się ludzie zachwycają. A wydaje mi się, że są właśnie takie dwie skrajne postawy. Jedna to jest taka, że co za debile płacą tam miliony za obraz, gdzie są trzy pasy namalowane. I drugie, tak, to głębokie, zaiste. Tak. Więc myślę, że oba są skrajne i oba są groźne i błędne, ale jednak coś tam jednak występują i trzeba znaleźć coś pomiędzy, mam wrażenie. Podjeżdżam do browaru Tenczynek. Z browaru Tenczynek nie będzie żadnego materiału, ale pomyślałem, że wykorzystam sobie tutaj czas, żeby coś ciekawego nagrać. To by było wszystko. Do usłyszenia. Cześć.